Drugim oskarżonym, zeznającym w dniu dzisiejszym był Adam Lazarowicz, który jako zastępca i kierownik okręgu rzeszowskiego WIN prowadził akcję dywersyjną i wywiadowczą. Za pośrednictwem swej sieci wywiadowczej oskarżony Lazarowicz gromadził wiadomości i dokumenty z dziedziny wojskowej, gospodarczej i politycznej, stanowiące tajemnicę państwową i wojskową, przekazując je do Komendy Głównej WIN-u. Mordując działaczy demokratycznych, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, oskarżony Lazarowicz organizował grupy dywersyjne na terenie swego okręgu. Zeznając przed sądem, z całym cynizmem opowiada, jak to na jego rozkaz zamordowano człowieka chorego, leżącego w szpitalu. Poleciłem zlikwidować kilka osób, między innymi porucznika Bojanowskiego z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Oskarżony polecił komu zlikwidować? Poleciłem bojówce, tak jest. Porucznika Bojanowskiego. Kiedy to było? To było w wczesną wiosną 1946 roku. Czym był porucznik Bojanowski? Słucham? Czym był porucznik Bojanowski? Był kierownikiem sekcji... W Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa. Tak jest. W Rzeszowie. Oskarżony polecił go zlikwidować. Tak jest. Kazałem go zastrzelić. Kto go zamordował? W jaki sposób i w jakich okolicznościach? Może oskarżony to opisze. Czy w czasie zastrzelenia przez wasze bojówki porucznika Bojanowskiego on się znajdował w szpitalu? Tak jest. Jak to było? Proszę opowiedzieć dokładniej. On był, porucznik Bojanowski był w szpitalu. Ja przyszedłem tam celem skontaktowania się z jedną z sióstr pielęgniarek, członkinią WIN. Po wyjściu od niej, przechodząc, zauważyłem kartkę wiszącą na drzwiach, jak powiedziałem, zwróciłem się do niej z zapytaniem. Ona mi potwierdziła, że porucznik Bojanowski jest, bo powiedziałem, że jest lekko ranny. A wówczas powiedziałem jej, że zlikwiduję go. Ona stanęła na stanowisku innym, że... Co to za wyrażenie zlikwidować? Proszę mówić jaśnie. Przepraszam, że polecę go zastrzelić. Ta siostra płakała. Starała się mnie od tego odprowadzić. Powiedziałem jej, zagroziłem jej, że jeżeli ona ujawni to albo względnie będzie przeciwdziałać, każe ją zastrzelić także. I przypomniałem to jej, co? Każe ją zastrzelić, następnie to powiedziałem tak. Następnie powiedziałem jej, że gdyby, że pytałem się jej o to, o której godzinie jest, zamyka się drzwi w szpitalu. Powiedziałem jej, że o godzinie 7:00. Ponieważ nie miałem ustalonego jeszcze programu, jak projektu, jak wykonać, przypuszczałem, że może być opóźnienie. Zapowiedziałem jej, że po 7:00, gdyby do 7:00 bojówka nie przyszła, po 7:00 drzwi muszą zostać otwarte. Po długich naleganiach ona powiedziała, że będą otwarte drzwi. Bojówkę wysłałem jednak przed godziną 7:00. Z opisu wiem tylko, że porucznik Bojanowski miał przy sobie broń pod poduszką, z której jednak nie skorzystał. Weszli i strzelili do niego. Raz czy dwukrotnie, nie wiem, szczegółów nie pamiętam. Oskarżony Lazarowicz snuje długą listę morderstw popełnianych przez winowców na osobach działaczy demokratycznych, funkcjonariuszach UB czy MO. Z tymi zbrodniarzami spod znaku WIN, którzy równocześnie znali i szpiegowskie rzemiosło, chętnie spotykają się dyplomaci anglosaskich ambasad. Potrzebują oni coraz więcej wiadomości. Krzepnie więc coraz bardziej
sojusz bandytów ze szpiegami dyplomatami, których nazwiska Jessic, York czy Pashley powtarzają się raz po raz w czasie trwania rozprawy. A oskarżony Lazarowicz organizuje coraz to nowe sieci wywiadowcze, gromadząc wiadomości i dokumenty. Z obszar zachodni oskarżony objął kiedy? Faktycznie w styczniu, z końcem stycznia 1947 roku. Może oskarżony opowie, jak w jaki sposób zajął się reorganizacją tego okręgu, tego obszaru zachodniego. Jaką działalność tam przejawiał? W obszarze tym miałem zorganizowany tylko Śląsk Dolny. Na Gdańsko-Bydgoski obszar, okręg Ciepliński przydzielił mi Rutkowskiego, pseudonim Haszysz. Poza tym innych kierowników nie znalazłem, mimo wysiłku. Przy pomocy jakich kadr organizacyjnych oskarżony zorganizował ten obszar? Bazowałem zawsze na Jakowskiej bazie, na dawnej Jakowskiej bazie, na ludziach znajomych. Jakie działy tam oskarżony utworzył i co wykonywał? Czy dział propagandy był? Tak jest, był dział. Proszę propagandy. O tym opowiedzieć. Był dział propagandy, ale już na obszarze, w okresie obszaru zawieszone była działalność, praca wydawnictwa były zawieszone, z tym, że nie wydawaliśmy żadnych pism, z tym, że mieliśmy tylko od czasu do czasu wysyłać drogą pocztową dla pewnych sektorów społecznych specjalne pisma. Oskarżony wówczas gdzie przebywał, w jakim mieście? We Wrocławiu. Znaczy, we Wrocławiu. Siedzibę miałem we Wrocławiu. Czy inne działy jakieś jeszcze były zorganizowane na tym obszarze? To był dział informacji. Dział wywiadowczy. Pierwszy dzień procesu przeciwko członkom czwartej z kolei Komendy Głównej WiN-u daje wyraźny obraz zdrady narodowej obozu reakcji polskiej i ujawnia, jak obóz ten w walce z demokracją łączy się przeciwko narodowi z imperialistami, podporządkowuje się im i staje się ich płatną agenturą.